20 stycznia 1941. Pan radca jest dobrym psychologiem. Wypożyczalni książek polskich w domu Polski nie zamknął. Kazał sobie tylko dać katalog, wykreślił niebłogonadiożne tytuły, kazał je sobie oddać i zabrał się sam do ich czytania. Wśród wykreślonych dzieł znalazła się jakaś antyniemiecka książka Excellamant. Pan radca przeczytał to i w kilka dni później przyniósł to jednemu z Polaków w sonnisku Batignolles. Niech pan to przeczyta. Jest to chyba najlepsza charakterystyka Niemców. Podobno Excellamant przyprawił ich w tym zupełnie dobrze. Nie czytałem. Czy to ma być ostrzeżenie? On jest naprawdę figlarny. Optymiści twierdzą, iż on, czując, że Niemcy tej wojny wygrać nie mogą, zabezpiecza się w ten sposób na przyszłość. Jesteśmy wielką rodziną, na czele której stoi radca, ojciec łagodny, wszechwierzący i wszechpotężny. Każde jego powiedzonko lotem strzały obiega polski Paryż. Byłym żołnierzom, którzy znikąd nie mają pieniędzy, daje czasem po kilka franków na papierosy. A gdyby wam policja francuska robiła trudności, że jesteście bez papierów, to przychodźcie do mnie. Już ja im tak zatelefonuję, że was palcem nie tkną. No i ciągle pracuję w pocie czoła nad tym, żeby wszystkim umożliwić powrót do kraju. Tylko wy, waszym zachowaniem się nie utrudniajcie mi roboty. I część dzieci jest grzeczna, ale nie wszystkie. 31 stycznia 1941. Ameryka przypomina kota wchodzącego do miednicy z wodą. Umoczy łapę, otrzepie ją, potem stoi i patrzy. Wsadza drugą i znowu prędko wyjmuje, otrzepując. Może kiedyś zdecyduje się wejść? C. wyraził dziś poglądy oświeconych Francuzów. Niemcy są jeszcze za łagodni z nami. Powinni tak skręcić śrubę, żeby to czegoś nas nauczyło. To jest jedyna sposobność podźwignięcia nas z upadku i rozkładu moralnego. Zapewniłem go, że może nie mieć żadnych obaw. Niemcy na pewno skręcą śrubę, bo to jest jedyna rzecz, którą oni potrafią robić dobrze. Ale to nie dźwignie z upadku Francji. Jestem prawie pewny, że gdy rzymskie legiony wmaszerowały do Grecji, Grecy zachowywali się podobnie. C. opowiadał mi z typowo francuskim obiektywizmem o lenistwie i tempocie młodzieży francuskiej, o zaniku rzemiosła i o skandalicznej wydajności robotnika. Żadnej dyscypliny i żadnej karności. Jest wykładowcą w szkole zawodowej istniejącej przy jednej z fabryk. Jako przykład opowiedział mi, że wyniki badań psychotechnicznych przy przyjmowaniu uczniów do tej szkoły są z roku na rok coraz gorsze. W tym roku na przykład szereg 14, 15 i nawet 16-letnich chłopców nie umiało opisać, jak spędzili ostatnią niedzielę. Nic. Pustka. Z piórem w ręce przesiedział taki całą godzinę i nie postawił ani jednej litery. Swoją drogą nie znam w wielu wypadkach większego subiektywizmu, jak właśnie ten francuski obiektywizm. Oni potrafią być wspaniale stronniczy przy zachowaniu pozorów najbardziej urzekającego obiektywizmu.